Cześć, witajcie na kanale Miją Pomysłów na Minutę. Dziś porozmawiamy sobie troszeczkę o nowości w ofercie marki Atlas, czyli o gruncie NKP. Zapraszam. Moi drodzy, usłyszałem o tym produkcie jakiś czas temu i powiem wam szczerze, że zainteresował mnie on. Dlaczego? Dlatego, że jakby pierwszą rzeczą, która mi się skojarzyła z nazwą NKP, są nie kapki, czyli wszystkie te butelki i tym podobne historie po prostu nie kapiące. I rzeczywiście okazało się, że miałem rację, że takie, że to skojarzenie było jak najbardziej prawidłowe, ponieważ no ten grunt ma konsystencję żelową. Nie jest to grunt standardowy, grunt wodny, taki jaki znamy wszyscy. Jest to grunt w formie żelu, który już nie jest liczony w litrach, tak jak standardowo, tylko jest podawany w kilogramach. Aczkolwiek to są tam też producenci, którzy również ilość gruntu w kilogramach podają. Ciekawy byłem tego produktu, nie ukrywam. Jakiś czas temu odezwała się do mnie marka Atlas z pytaniem, czy nie chciałbym go przetestować. Chciałbym, choćby ze względu na to, że używam przede wszystkim produktów grupy Atlas, czyli no bo to nie są tylko produkty w grupie, jeśli chodzi o markę, tylko pod logiem Atlasa. Grupa ma dużo większy asortyment. Ja z tych produktów korzystam, jestem z nich zadowolony, więc stwierdziłem, że chętnie przetestuję. Poza tym, moi drodzy, wszyscy, którzy używają gruntów wodnych, zdają sobie sprawę, jak wygląda na przykład gruntowanie sufitów. Jak wyglądają zacieki, które dosyć często powstają w trakcie takiego gruntowania, na przykład ścian. Dlatego stwierdziłem, że ten produkt mi się po prostu podoba i chętnie go przetestuję. Pojawiło się kilka pierwszych gdzieś tam filmów w sieci. Mamy tutaj trzy bańki po 5 kg, z tym, że one nie są wszystkie pełne, ponieważ ja ten produkt już testowałem, mam go od jakiegoś czasu, aczkolwiek no niestety choroba te testy mi troszeczkę przerwała. Jeżeli chodzi o wydajność, to producent deklaruje, że z tych 5 kg, czyli z jednej takiej bańki, możemy uzyskać do 100 metrów kwadratowych. 100 metrów kwadratowych to jest naprawdę bardzo duża powierzchnia. Moi drodzy, dla posiadaczy karty fachowiec Atlasa informacja, że za każdą taką bańkę uzyskujemy 8 punktów. Ci, którzy są w tym programie, wiedzą, o czym mówię. Natomiast jeżeli chodzi o jakby ten produkt i jego sprzedaż promocyjną w tej chwili, to jeśli zdecydujemy się na taką piątkę, to bardzo często one są sprzedawane w promocji 1 plus 1 gratis, co zresztą jest napisane tutaj na opakowaniu. Ważną zaletą tego gruntu jest to, że przede wszystkim tak, nie rozrabiamy go przed przygotowaniem, czyli nie tracimy czasu na przygotowanie roztworu, na odmierzanie odpowiedniej ilości wody i tak dalej, chociaż wiem, że większość osób robi to normalnie po budowlanemu, czyli na oko, no ale są tacy, którzy też robią to z aptekarską dokładnością. Ten grunt jest po prostu gotowy do użycia. Bierzemy, nalewamy, używamy, działamy, nie ma najmniejszego problemu. Jest to grunt, który nadaje się do wszystkich powierzchni, ale też schnie bardzo szybko. Czyli na większości chłonnych powierzchni już po 15 minutach możemy przechodzić do kolejnego etapu, co bardzo często ma niebagatelne znaczenie. Poza tym on doskonale wiąże. Ponieważ jest to grunt, tu gdzieś to było napisane, jest to grunt w żelowej formule, ale grunt, który oni określają jako grunt tak, z formułą koloidalną, czyli określany jest jako Smart 5.0, jeżeli chodzi o informacje na opakowaniu, bo to jest fajna rzecz. Czasami warto jest spojrzeć na opakowanie, ponieważ producent fajnie zawarł tam taką esencję tego, co powinniśmy wiedzieć. To, że jest niekapiący i że szybko schnie, to już wam powiedziałem, że jest dużo większa powierzchnia aplikacji, natomiast nadaje się on do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. To jest jedna naprawdę ważna informacja. Jest głęboko penetrujący i nie wybłyszcza powierzchni, co w wielu przypadkach ma dla wielu z nas gdzieś tam niebagatelne znaczenie. Natomiast nadaje się on do aplikacji pędzlem, wałkiem oraz nadaje się do aplikacji również z pistoletu. Natomiast jeżeli chodzi o pistolet, to tutaj należy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Ta formuła koloidalna powoduje, że mamy dużo mniejszy odkurz z takiego pistoletu, w związku z tym też nie musimy tak bardzo zabezpieczać wszystkich
powierzchni. Ja jeszcze no, na dłuższą metę nie pracowałem, zrobiłem tylko testy z pistoletem, natomiast nie pracowałem nim na większej powierzchni, więc no, nie będzie, że tak powiem, fragmentu z tego użytkowania. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć na ten temat? Tutaj rozwiązanie według mnie jest bardzo ciekawe. Jedna z rzeczy, która mi się bardzo podoba, na którą chciałbym, żebyście też zwrócili uwagę, jest to detal. Natomiast należy pamiętać, że detale bardzo często tworzą gdzieś tam całość. Powierzchnia tej bańki, w ogóle budowa tej bańki jest zupełnie inna niż te, które znamy i które stosujemy na co dzień. Dzięki kształtowi zarówno dna, jak i góry oraz dzięki czterem wypustkom, które się tutaj znajdują, w trakcie transportu bądź przechowywania, jak to nam wpadnie, jest po prostu dużo bardziej stabilne niż w przypadku innych baniek, co przy zakupach też w pewnym sensie ma znaczenie. Moi drodzy, mamy tutaj grunt wodny, nazwa zobowiązuje, zachowuje się jak woda. Zobaczcie, przelewam, odstawiam i to nam spływa po prostu ze ścianek. Bierzemy sobie czysty kubeczek, naszą bańkę. Mieszamy, nie wiem, czy należy mieszać, mieszam wszystkie produkty, czasami się nabijacie, że mieszam olej do łańcucha, czy jakikolwiek inny olej, mieszam, takie mam przyzwyczajenie. To są te wypustki, o których gdzieś tam wcześniej wspominałem. Jeżeli chodzi o zapach, to według mnie on ma zapach taki, jak ma część farb dostępnych gdzieś tam na rynku. I zobaczcie, jak to się zupełnie inaczej leje. Zakręcamy, odstawiamy, zobaczcie, co się dzieje tutaj. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Zobaczcie, jak to wygląda na ściance. Ten grunt nie spływa od razu. Myślę, że to dość dobrze widać. On dużo lepiej utrzymuje się dzięki temu na powierzchni. Spójrzmy jeszcze raz na to samo, ale tym razem jeżeli chodzi o kuwetki. Nalejemy sobie naszego gruntu, standardowego gruntu wodnego do kuwetki. Nie za dużo. NKP. To są malutkie kuwetki, ponieważ testować będziemy na małych rzeczach. Teraz spójrzcie, co się dzieje w przypadku gruntu wodnego. Ten grunt nam po prostu spływa z powrotem do kuwetki. I grunt NKP. Zupełnie inne trzymanie powierzchni. Dzięki czemu możemy go używać również w zupełnie innych zastosowaniach. A w jakich? To zaraz myślę, że do tego dojdziemy. Zobaczycie to na materiale testowym. No dobrze, moi drodzy. Tutaj mamy takie plamy na podłodze, które powstały po zalaniach i tak dalej. Będziemy tą wylewkę gdzieś tam uzupełniać. Natomiast na chwilę obecną nie ma na to kasy. Decyzja inwestora jest prosta. Zabezpieczyć, żeby się nie pyliło, bo się po prostu roznosi wszędzie ten pył. Jak się przez to przejdzie, takich plam jest cała masa. I będziemy to zabezpieczyć. Dla odmiany pędzlem. Zobaczcie, jak to wygląda po nałożeniu. Po 15 minutach już będzie można po tym chodzić, więc nie ma żadnego problemu. Oczywiście wiadomo, że tą powierzchnię, ja ją tylko odkurzyłem wstępnie, natomiast tą powierzchnię trzeba będzie po prostu zwyczajnie jeszcze oskrobać po krawędziach. I dopiero zająć się uzupełnieniem, malowaniem wylewki.
Ale tak naprawdę, gdybym miał to robić teraz, to mógłbym to robić już za 15 minut. Mam tutaj kawałek ściany, mam to pomalować. Ten kawałek może przeznaczymy na grunt wodny. Pędzel umyty. Zobaczcie, co się dzieje. Zacieki, zacieki i jeszcze raz zacieki. Trzeba bardzo mocno odsączać pędzel i bardzo łatwo jest uzyskać niestety taki efekt. To może wałeczek. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale na wałeczku również płynie. Ten sam pędzel, moi drodzy, nasz grunt od atlasa. Muszę abstrahując od tego, że nie płynie. Tu się jakoś bardzo mocno nie przejmuję, bo to ma być po prostu tylko i wyłącznie odświeżone, ale myślę, że różnicę widać od razu. No i wałeczek. Już tu, jak widzieliście, myślę, popłynęło po ścianie. To są pomieszczenia gospodarcze, więc ściany mają być tylko odświeżone. Ale mimo wszystko, jak widzicie, jest jednak łatwiej i szybciej. Moi drodzy, jak wygląda, jak się sprawdza grunt NKP? Widzieliście na przybitkach. Moim zdaniem rozwiązanie jest naprawdę świetne i naprawdę warte uwagi. I ten grunt, myślę, że też życie ułatwia. Nie trzeba zabezpieczać, oklejać. Przyspieszy na pewno wszystkie prace. Czekam oczywiście na Waszą opinię. Zastanawiam się, co Wy o tym myślicie. Czy znacie, czy stosowaliście już? Jeśli stosowaliście, to jaka jest Wasza opinia? A ja na dzisiaj kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.